Narratorem w filmie jest młoda kobieta w okularach. Stoi na wprost kamery w budynku Muzeum Emigracji w Gdyni. Ma ciemne włosy do ramion, obcisłą bluzkę, dżinsy, na szyi luźno założony zielonkawy szal. Fragment wystawy na temat migracji na ziemiach polskich. Zbliżenie na tabliczkę z napisem 101 z ikonką słuchawek i literką I. Na ekranie smartfonu witryna polska1.pl. Na żółtym tle napis audioprzewodnik po wystawie stałej z audiodeskrypcją. Poniżej instrukcja korzystania z audiodeskrypcji. Kobieca dłoń przewija zawartość strony i uruchamia wybrane pliki dźwiękowe. Plansza z napisem osoby z niepełnosprawnością wzroku. Audioprzewodnik z audiodeskrypcją. Na stronie Polska 1 znajdziesz audioprzewodnik z audiodeskrypcją. Możesz z niego skorzystać bezpłatnie. W audioprzewodniku znajdziesz trzy rodzaje nagrań. Oznaczone liczbą od 1 do 28 to podstawowa ścieżka audioprzewodnika. Oznaczone liczbą i literą to audiodeskrypcje materiałów znajdujących się w danej sali. Pozostałe nagrania to dodatkowe informacje dotyczące wątków znajdujących się w poszczególnych salach. Z audioprzewodnika korzystaj za pomocą własnego telefonu i słuchawek. Plansza. Film powstał w ramach grantu Wdrożenie modelu zapewnienia dostępności oferty w Muzeum Emigracji w Gdyni z projektu Kultura bez barier Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Logotypy Muzeum Emigracji w Gdyni, Fundusze Europejskie, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska, Europejski Fundusz Społeczny.